Oto najsłynniejsi seryjni zabójcy na świecie. To największa liczba ofiar przypisanych jednemu zabójcy w historii Stanów Zjednoczonych. Zwykły amerykański chłopak zabija zwykłą amerykańską dziewczynę. Co skłoniło ich do popełnienia tych zbrodni? Ofiary zostały rozcięte, ich organy wewnętrzne usunięto. Czy to wina genów? Jej ojciec był notowanym przestępcą seksualnym. To zwyrodnialec. Czy wina wychowania? Ojciec łamał po kolei palce matce na oczach dzieci. Urodzeni zabójcy. Ted Bundy brutalnie pozbawiał życia zdolnej, piękne Amerykanki. Traktował to jak misję. Dyspozytor przekazał: dwie osoby nie żyją, dwie są ranne. Charyzmatyczny zabójca, który zmylił nawet najbliższych przyjaciół. Pracowałam z najgroźniejszym mężczyzną w zachodnich Stanach, nie miałam o tym pojęcia. Wciąż wymykał się stróżom prawa. Zaplanował to wszystko jak operację wojskową. To najgroźniejszy seryjny zabójca w historii Stanów Zjednoczonych. Czy Ted Bundy był urodzonym zabójcą? Theodore Robert Cowell, czyli Ted Bundy, urodził się w 1946 roku w Vermont. 22-letnia Louise, jako matka dziecka poczętego z nieznanym mężczyzną, doświadczyła społecznego ostracyzmu. Rodzice Louise utrzymywali w tajemnicy fakt, że przez 3 miesiące mieszkała w domu samotnej matki. Wzięli chłopca na wychowanie i traktowali jak własnego syna. Powiedzieli mu, że Louise jest jego starszą siostrą. To bardzo trudna sytuacja, nie wiedział, kim jest. Kiedy miał 4 lata, matka wyjechała z nim do Tacomy, aby rozpocząć tam nowe życie. Poślubiła kucharza wojskowego, Johna Bundy'ego. Zaadoptował Teda. Ted dorastał w atmosferze półprawd i niedopowiedzeń. W szkole średniej nie wyróżniał się z tłumu. Był dobrze traktowany przez innych uczniów. Nie uważano go za nieudacznika, chociaż był raczej odmieńcem. Można go scharakteryzować jako nieśmiałego i skrytego chłopca. Miał trudności z podejmowaniem decyzji. W młodzieńczych latach odkrył prawdę na temat swojego pochodzenia. Wszystko, w co dotychczas wierzył, okazało się kłamstwem. W konsekwencji utracił zaufanie i poczucie więzi z najbliższymi, którzy go okłamywali. Młody Bundy zaczął wchodzić w konflikt z prawem. Miał problemy ze znalezieniem pracy. W 1966 roku został przyjęty na Uniwersytet w Seattle. To go odmieniło. Był czarujący, nienagannie ubrany, dobrze się uczył. Tak odbierali go inni. To było jedyne, co ludzie naprawdę zwracali uwagę.
Stał się popularny na uczelni. Wykładowcy bardzo go chwalili. Według badań ładniejsi ludzie dostają lepsze oceny i lepszą pracę. Pewnie dlatego zwracano uwagę na to, że jest przystojny. Nie dostrzegali, jakim był płytkim człowiekiem. Poczytna pisarka Anne Rule poznała charyzmatycznego Bundy'ego na telefonicznej linii zaufania do spraw samobójstw. Pracowałam z nim w zespole. Świetnie radził sobie w rozmowach telefonicznych. Był uważny i cierpliwy. Ciągle siedział nad telefonem. Wielokrotnie ocaliliśmy czyjeś życie. Teraz zakrawa to na ironię. Był uroczy. Odprowadzał mnie do samochodu o 2:00 w nocy po pracy. Prosił, żebym blokowała drzwi, aby nic mi się nie stało w drodze do domu. Obcowałam wtedy z najgroźniejszym mężczyzną w zachodnich Stanach. Młody student prawa Dan Lazares mieszkał w tym samym akademiku, co uzdolniony i bystry Bundy. Dla mnie był człowiekiem pełnym charyzmy. Zazdrościłem mu nawet, że jest taki przystojny. Był wygadany, nieco arogancki, ale bezpretensjonalny. Na uczelni spotkał kobietę swoich marzeń. Wyznał mi, że to jego ideał. Była piękna, bogata, lubiana. Naprawdę się zakochał. Po roku znajomości dziewczyna Bundy'ego zaczęła mieć poważne wątpliwości. Według niej w rzeczywistości do niczego nie dążył. Rozprawiał o polityce i o karierze prawniczej, ale nie szło za tym nic konkretnego. W końcu z nim zerwała. To go zdruzgotało i stało się katalizatorem zmian. Bardzo źle zniósł rozstanie. Zastanawiał się, jak może ją odzyskać. Uciekł w świat prawa i polityki. Stał się wschodzącą gwiazdą partii republikańskiej. Wciąż walczył o ukochaną dziewczynę. Do początku 1974 roku zdołał przekonać ją do powrotu. Zaczęli myśleć o ślubie. Wtedy nieoczekiwanie zerwał z nią kontakt. Pierwszego lutego 1974 roku piękna i utalentowana studentka Linda N. Healey miała brać udział w audycji radiowej. Jednak nie pojawiła się ani w redakcji, ani na zajęciach tego dnia. Jej współlokatorzy zaczęli się niepokoić, kiedy nie przyszła na umówione spotkanie. Policja miała do rozwiązania trudną zagadkę. Jej łóżko było zaścielone, ale na materacu i pościeli znaleziono rozległe ślady krwi. Ofiara zginęła lub została poważnie ranna. Na jej koszuli nocnej znaleziono ślady krwi. Dziewczyna zniknęła bez śladu. Policja w Seattle poszukiwała zaginionej studentki przez następne pół roku.
kolejne ofiary zaczęły znikać w tajemniczych okolicznościach. 19-letnia Donna Mason wybierała się na koncert. Nigdy tam nie dotarła. 18-letnia Susan Rancourt zniknęła w drodze do kampusu uniwersyteckiego. Dwudziestodwuletnia Roberta Parks z Uniwersytetu w Oregonie przepadła bez śladu. 23-letnią Brandę Boll ostatni raz widziano w jednej z dzielnic Seattle. Osiemnastoletnia Georgia Ann Hawkins zaginęła, wracając z odwiedzin u znajomych tuż przed zakończeniem roku akademickiego. Mieszkała 4 domy dalej, nigdy nie wróciła. Wszystkie ofiary miały ciemne włosy z przedziałkiem w środku. Były szczupłe, atrakcyjne i inteligentne. Przypominały ukochaną Bundy'ego. Ofiary seryjnych zabójców zwykle są do siebie podobne. Preferują oni konkretny typ ofiar. Bundy chciał zemścić się na określonym rodzaju kobiet. To była jego misja. Zniknęło 6 młodych kobiet. Jak udało się je uprowadzić bez żadnych śladów i świadków? Bundy terroryzował okolice. Zagadka pozostawała nierozwiązana. W 1974 roku 6 młodych i atrakcyjnych kobiet zostało uprowadzonych przez Teda Bundy'ego w stanie Waszyngton. Znikały bez śladu i jakichkolwiek podejrzanych. W jaki sposób udawało mu się skutecznie porywać swoje ofiary? Wiedział, jak nawiązać z nimi kontakt. Ale jak udawało mu się przekonać je do pójścia czy odjechania z nim w nieznanym kierunku z dala od znajomych? Zagadka miała się wkrótce wyjaśnić. Park Sammamish w Seattle to popularne miejsce spotkań młodzieży. Lipca 1974 roku Dawn Sanders wybrała się z koleżankami nad jezioro w parku. Było ciepłe, niedzielne popołudnie. Lubiłam spędzać czas w parku z przyjaciółkami. Miałyśmy po 14-15 lat. Chciałyśmy się rozerwać. Ta niedziela była upalna. Tłumy ludzi spędzały tam wolne dni. To jeden z największych i najchętniej odwiedzanych parków w całym stanie. Do mojej koleżanki podszedł młody mężczyzna. Poprosił o pomoc przy samochodzie. Wyglądał, jakby miał złamaną rękę. Miała 17 lat, długie brązowe włosy i brązowe oczy. Na szczęście nigdzie z nim nie poszła. Nieznajomy to prawdopodobnie Bundy ze sztucznym gipsem. Według świadków rozmawiał też z samotną 23-latką. Janice Ott siedziała na ręczniku. Przystojny mężczyzna podszedł i spytał, czy pomogłaby mu ściągnąć kajak
z samochodu stojącego nieopodal. Zgodziła się i poszła z nim. Wtedy widziano ją po raz ostatni. To, jak zniknęła, wskazywało, w jaki sposób niezauważenie uprowadził pozostałe 7 kobiet. Był bardzo przebiegły. Miał założony temblak. Udawał, że potrzebuje pomocy. W ten sposób zdobywał zaufanie. To ułatwiało mu uprowadzenie i zabicie swoich ofiar. Jednak na skutek nieprzewidzianych okoliczności Janice Ott nie zniknęła ze swoim oprawcą. Po kilku godzinach Bundy wrócił do parku. Swobodnie włóczył się wśród opalających się tysięcy ludzi. Denise Nasland spędzała czas w parku ze swoim chłopakiem. W pewnym momencie poszła do toalety betonowego budynku na uboczu. Nigdy już nie wróciła. Bundy uprowadził 2 kobiety w zatłoczonym miejscu w środku dnia. Psychologiczna dominacja, jaką poczuł po pierwszym zabójstwie, nie wystarczyła mu. Chciał więcej. Seryjni zabójcy żyją swoimi wizjami. Kiedy zaczynają je wcielać w życie, jedna ofiara im nie wystarcza. Tym razem potrzebował 2. Policja przeszukała cały teren parku z wykorzystaniem helikopterów i psów. Nie znaleziono ani śladu. Ofiary po prostu zniknęły. Pamiętam jej chłopaka tamtego dnia. Podczas poszukiwań płakał i rozpaczał. Obawiał się najgorszego. Bundy'ego zdradził jego własny tupet. Było mnóstwo świadków, co pozwoliło stworzyć profil mężczyzny, który zaczepił obie dziewczyny. Zidentyfikowano go jako Bundy'ego. Widziano, jak przedstawiał się Janice i jak odeszła razem z nim. W ciągu tygodnia ustalono profil porywacza. Był to Ted Bundy. Kiedy wracam pamięcią do tamtego dnia, nie wydaje mi się on już tak niewinny, jak wtedy myślałam. Chociaż istniał już dokładny profil podejrzanego, nikt, kto znał charyzmatycznego Bundy'ego, nie skojarzyłby go z porywaczem 8 kobiet. Wpadliśmy na ten trop razem z przyjaciółmi. Podejrzany miał na imię Ted i miał Volkswagena. Żartowaliśmy nawet, że to może Bundy, ale nie przyszło nam na poważnie do głowy, że mógłby być zamieszany w coś takiego. Gdyby seryjni mordercy mieli rogi, od razu można by ich zidentyfikować i złapać. Niestety, tacy ludzie są często uroczy i uwodzicielscy. Seryjni zabójcy nie wyglądają jak diabły żywcem z Hollywood. Na tym polega banalność zła. Do połowy sierpnia 1974 roku Bundy był ciągle w drodze. Zmierzał do Salt Lake City, gdzie dostał się na studia prawnicze.
Kiedy Ted zaczął studia, dziewczęta z przedmieść zaczęły znikać w tajemniczych okolicznościach, podobnie jak te ze stanu Waszyngton. W ciągu następnych 3 miesięcy znaleziono 4 młode kobiety, zgwałcone i zamordowane. Bundy był niepowstrzymany. Zaplanował to wszystko niczym operację wojskową. Miał ściśle określone metody, plan działania. Każdy jego ruch był przemyślany. Skutecznie udawało mu się uniknąć złapania i osądzenia. Był łowcą doskonałym. W listopadzie 1974 roku popełnił pierwszy poważny błąd. W Salt Lake City usiłował porwać młodą Carol Derange. Przedstawił się jako policjant. Tłumaczył, że ktoś chciał ukraść jej samochód. Udało mu się sprowadzić ją na tyły sklepu i skłonić, żeby wsiadła do jego Volkswagena. Zorientowała się, że coś jest nie tak, kiedy chciał założyć jej kajdanki. Wyskoczyła z jadącego samochodu. Carol zdołała uciec, ale oprawca wciąż był na wolności. W ciągu 7 miesięcy w Utah i Colorado uprowadzono kolejnych 6 kobiet. 16 sierpnia dobra passa Bundy'ego wreszcie się skończyła. Emerytowany policjant zauważył krążącego po okolicy Volkswagena. Zatrzymał go i oskarżył kierowcę o posiadanie skradzionego mienia. Carol Derange rozpoznała go na zdjęciu. Ted Bundy został złapany. Oskarżono go o próbę uprowadzenia Carol Derange i skazano na 15 lat więzienia. Ale on miał zamiar dokonać niezwykłego wyczynu, który pozwoliłby mu wyjść na wolność i zabijać dalej. W 1977 roku Bundy został skazany za usiłowanie porwania Carol Derange. Policja, przekonana, że jest seryjnym zabójcą, przetransportowała go do stanu Colorado. Tam oskarżono go o uprowadzenie i zabójstwo Karen Campbell. Miał być sądzony w Aspen. Gdyby go skazano, spędziłby resztę życia za kratkami. Ale on miał inne plany. Poprosił o możliwość występowania we własnej obronie. W związku z tym uzyskał stały dostęp do prawniczej biblioteki. Była znacznie gorzej strzeżona niż jego cela. W czerwcu 1977 roku, podczas przerwy w rozprawie sądowej, Bundy poprosił o dostęp do akt tej sprawy. Ponieważ był swoim własnym adwokatem, przesiadywał w sądowej bibliotece. Pewnego razu uciekł przez okno. Przechytrzył tych, którzy go aresztowali. Rozpłynął się w tłumie na ulicach Aspen. Skierował się w stronę pobliskich wzgórz. Miał poczucie, że udało mu się uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Uważał się za sprytniejszego od śledczych, którzy udostępnili mu sądową bibliotekę, aby mógł przygotowywać się do rozprawy. Przez kolejne 8 dni ukrywał się w lesie. Spał w opuszczonych chatach, kradł turystom jedzenie. Upokorzeni stróże prawa robili wszystko, by go odnaleźć. Seryjni zabójcy są bardzo narcystyczni. Wierzą w swoją nadprzyrodzoną inteligencję i talent. Dzięki temu cały świat kręci się wokół nich.
Po 8 dniach w lesie Bundy wrócił do Aspen i ukradł samochód. Tym razem miał pecha. Natknął się na blokadę drogową. Usiłował zawrócić, ale policjanci złapali go i ponownie osadzili w areszcie. Skierowano go do stanowego więzienia w Glenwood Springs. Wzmocniono ochronę w przekonaniu, że tym razem nie uda mu się uciec. Ted Bundy uważał inaczej. Mając do czynienia z Bundym, należało pamiętać, że on wciąż układał jakiś plan. 30 grudnia zaczął działać. Stracił na wadze i mógł przecisnąć się przy stropie, wspiąć się na dach domu dozorców więziennych i uciec. Gdy strażnicy zorientowali się, że zniknął, Bundy był tysiące mil dalej, w Chicago. Noc sylwestrową spędził w barze w Michigan. Później pojechał autobusem na Florydę. Tam wynajął pokój pod fałszywym nazwiskiem w samym centrum studenckiego kampusu na Stanowym Uniwersytecie. Po 18 miesiącach spędzonych za kratkami ziścił się jego plan. Ośmieszył wymiar sprawiedliwości i był wolny. Ale to mu nie wystarczało. Seryjni zabójcy uwielbiają być w centrum dramatycznych wydarzeń. Na Florydzie nie mógł śledzić w mediach pościgu za sobą, tak jak było to możliwe w stanach Utah, Colorado czy Waszyngton. Znów stał się anonimowym człowiekiem, a nie kimś rozpoznawalnym, tak jak zawsze tego chciał. Musiał zatem zrobić coś, co przyciągnęłoby powszechną uwagę. Udowodnić, że ma przewagę nad znienawidzoną kulturą. Wczesnym rankiem 14 stycznia 1978 roku Ted Bundy ponownie dał o sobie znać. Około 3 nad ranem młoda kobieta Nina Nuri wracała do swojego akademika. Kiedy weszła do budynku, zauważyła wychodzącego mężczyznę. Trzymał w ręku jakiś kij. Nina weszła na górę i obudziła zarządcę akademika. Wtedy z pokoju wyszła Karen Chandler. Była zakrwawiona. Jim Sewell był na policyjnej służbie, gdy tej nocy zadzwonił telefon. Dyspozytor przekazał: dwie osoby nie żyją, dwie są ranne. Sewell jako pierwszy przybył na miejsce zdarzenia. Wszedłem do pokoju Margaret Bowman. Została uduszona. Miała wokół szyi ciasno owiniętą pończochę. Oprawca roztrzaskał jej czaszkę gałęzią. Zobaczyłem straszliwie pobitą kobietę. Po drugiej stronie korytarza odkryto kolejną ofiarę. Lisa Levy także została uduszona i zmasakrowana. 20-letnia Lisa Levy leżała martwa w łóżku z wysoko podciągniętym ubraniem. Została brutalnie zgwałcona za pomocą jakiegoś przedmiotu. Miała ślady pobicia na piersiach i pośladkach. Dwie inne osoby, Karen Chandler i Kathy Kleiner, także były pobite, jednak udało im się przeżyć. W akademiku natychmiast wybuchła straszna panika. There was a shark frenzy.
Seryjni zabójcy nie cofają się przed niczym. Jeśli znajdzie się pretekst, nie złoszczą się, ale wpadają w niewyobrażalną furię. Kiedy widzi się jej efekty, czyli zabójstwa, ciężko uwierzyć, że zwyczajnie zachowujący się człowiek jest w stanie dopuścić się czegoś podobnego. Bundy był na wolności dopiero od 2 tygodni. Niecałe 3 tygodnie po ataku w akademiku z Uniwersytetu Stanowego na Florydzie skradziono białego vana. Odnaleziono go po 4 dniach. 160 kilometrów dalej w Lake City. 12-letnia Kimberly Leach miała zacząć lekcję wychowania fizycznego. Zorientowała się, że w pokoju zostawiła swój plecak. Dostała zgodę, żeby po niego pójść. Już nie wróciła. Tego ranka świadek widział płaczącą dziewczynkę, którą zdenerwowany mężczyzna wpychał na siedzenie białego vana. Świadek uznał, że to zagniewany ojciec. Tego samego ranka inny świadek widział białego vana gwałtownie skręcającego na autostradzie. Wściekły kierowca krzyczał na pasażera. Kilka dni później odzyskano skradziony samochód. Kierowca przejechał nim około 800 kilometrów. W środku znaleźliśmy gałęzie, liście, włosy i fragmenty tkanin. Była tam też metka z ceną $26. Prawdopodobnie zakupił duży nóż myśliwski i tym narzędziem zabił Kimberly. Ciało 12-latki znaleziono 2 miesiące później. Zostało porzucone w lesie około 40 kilometrów od domu. Lutego o 1:30 w nocy zauważono dziwnie zachowującego się mężczyznę w Volkswagenie. Kierowca krążył na tyłach sklepów w Pensacola. Policjant, który go zauważył, usiłował go zatrzymać. Mężczyzna zaczął uciekać. Po krótkim pościgu udało się go złapać i osadzić w areszcie. Początkowo przedstawił się jako Ken Meister. Później przyznał, że nazywa się Theo Robert Bundy. Policjanci, którzy słyszeli wcześniej o Tedzie, oniemieli z wrażenia. Kiedy aresztowano Teda Bundy'ego, byłem w zupełnym szoku. Miałem serce w przełyku. Ted Bundy ponownie trafił do aresztu. Jego zatrzymanie będzie trwającym 11 lat cyrkiem. Rok 1979, Floryda. Ted Bundy uprowadził i zabił 15 młodych kobiet w 5 stanach. Dwukrotnie uciekł z aresztu. Teraz stanie przed sądem. Bundy będzie sądzony dwukrotnie. Najpierw za brutalny atak na studentkę w akademiku na Florydzie. Następnie za porwanie i zabójstwo 12-letniej Kimberly Leach w Lake City. Czerwca usłyszał wyrok. Proszę podać swoje imię i nazwisko. Theodore Robert Bundy.
Były student prawa postanowił bronić się sam. Seryjni zabójcy desperacko potrzebują być w centrum wydarzeń. Występowanie w roli własnego obrońcy pozwoliło mu skupić na sobie uwagę. Bundy wierzył, że skoro jest wybitnym studentem prawa, może być też świetnym prawnikiem. Takie przekonanie wynika z faktu, że seryjni zabójcy umieją się poruszać jedynie po powierzchni danego problemu. Nie zagłębiają się na przykład w studia, tylko wierzą w swoje umiejętności, żyją iluzją. Jako własny adwokat Bundy znalazł się w centrum uwagi. Czy w sierpniu 75 roku znał pan Theodora Bundy'ego? W sprawach kryminalnych w Stanach należy udowodnić winę bez żadnego cienia wątpliwości. Uważał, że jest w stanie taką wątpliwość wzbudzić, co uchroniłoby go przed karą. Był bardzo pewny siebie, zadawał trafne pytania, ale na studiach nie nauczył się najważniejszego. Nigdy nie należy być własnym adwokatem. Występując w roli własnego adwokata Bundy, zadawał pytania świadkom i swoim ofiarom. Pogrążyło go to w oczach ławy przysięgłych. Jako że był winny, jego brak wiedzy i nieumiejętność obrony zostały zupełnie obnażone. Według mnie jest to jeden z większych błędów, jakie popełnił. Nie groź mi palcem, młody człowieku. O jego losie ostatecznie przesądziły dwa zdarzenia. Carol Derange zidentyfikowała Bundy'ego jako człowieka, który usiłował ją porwać. Najbardziej obciążającym dowodem były ślady ugryzień z ciała lisy Levi. W procesie brała udział Anne Rule. Nie mogła uwierzyć, że osoba, z którą pracowała w telefonicznej linii zaufania, mogła być brutalnym zabójcą. Dentysta sądowy Richard Souveron przedstawił obciążające dowody. Zeznał, że Ted pogryzł jedną z ofiar, zostawiając ślady zębów na jej piersiach i pośladkach. Zęby są niemal tak samo dobrym narzędziem identyfikacji jak odciski palców. Ted miał nietypowe uzębienie, więc dentysta miał pewność co do tego, kto ugryzł ofiarę. Po zakończeniu rozprawy Ted wychodził z sali z rękoma w kajdankach, jak zwykle trzymając swoje akta. Spojrzał na mnie, jakby mówiąc, to nie ja. Nie miałam z tym nic wspólnego, ale wiedziałam, że to zrobił. Wyszłam z sali i zwymiotowałam ze stresu. Bundy został uznany za winnego ponad wszelką wątpliwość. Jego los spoczywa w rękach sędziego Edwarda Cowerta. Ten zdecyduje, czy skazać go na śmierć na krześle elektrycznym. Wczoraj matka Bundy'ego poprosiła ławę przysięgłych o łaskę. Ci musieli jednak pamiętać o ofiarach. Lepiej, gdyby matki Margaret i Lisy mogły być na miejscu zbrodni w ten dzień i błagać o litość dla córek. Bundy został skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Zasądzenie kary było jednak początkiem ciągnących się przez lata apelacji. Bundy nie dawał o sobie zapomnieć. Kiedy z kimś rozmawiał, przybierał określony wyraz twarzy. Zawsze prowadził jakąś grę. Istniała cała lista zaginionych kobiet, których rodziny czekały na wieści. Bundy nieustannie przekonywał o swojej niewinności. Seryjnemu zabójcy najbardziej zależy na tym, aby w danej chwili uznawano go za najistotniejszą osobę.
Wywołanie w nich przerażenia, sprawienie, aby gorączkowo domagali się jego przyznania, to wszystko sprawiało, że miał nad sobą i nad nimi pełną kontrolę. Po 11 latach spędzonych w celi śmierci wkrótce przed wyrokiem, Bundy zaczął przyznawać się do winy. Przez cały ten czas okłamywał swoją rodzinę. Jego matka i żona były przekonane o jego niewinności. W ostatnich dniach życia wyznał im prawdę. Nie powodowały nim szlachetne pobudki. Zapewne miał nadzieję, że wykonanie wyroku zostanie odłożone w czasie, choćby o kilka tygodni. Na kilka dni przed egzekucją Bundy przyznał się do zabicia 36 młodych kobiet w całym kraju. Ich ciała porzucał w górach lub w lesie. Często posuwał się do aktów nekrofilii. Czasami przynosił do domu głowy ofiar. Egzekucję wykonano 24 stycznia 1989 roku. Co sprawiło, że ten człowiek stał się zabójcą? Geny czy wychowanie? Czy został skrzywdzony w dzieciństwie kłamstwem o tym, kim jest jego matka? Czy późniejsze odrzucenie przez ukochaną było katalizatorem zbrodni? Czy może Ted Bundy był urodzonym zabójcą? Nigdy nie wierzyłam, że człowiek może być od poczęcia skazany na czynienie zła. Ale jeśli dziecko ze skłonnościami do przemocy dorasta w trudnym środowisku, staje się ono potencjalnym materiałem na sadystycznego psychopatę. Nie był niepoczytalny, zdawał sobie sprawę z tego, co robi, był uzależniony. Pewną wskazówką może być to, że jako dziecko nie nawiązał z nikim bliskiej więzi. Rozwój osobowości dziecka zależy od środowiska, w jakim dorasta. W tym sensie był urodzonym zabójcą. W jego genach było zapisane, jeśli będziesz miał ku temu warunki, zaczniesz wypełniać swój los. Jestem przekonany, że w jego dzieciństwie nastąpił splot okoliczności mających na niego bardzo destrukcyjny wpływ. Bundy nie był urodzonym zabójcą. To był wybór, jakiego dokonał świadomie. Uznał, że to jedyny sposób na rozwiązanie swoich problemów. Sam Bundy odkrył przed Polem Deckerem motywy swoich zbrodni. Był już wtedy spokojny i zrelaksowany. Zapytałem go, po co zrobił to wszystko. Powiedział, podobało mi się to. To nie kwestia choroby. Po prostu lubił to robić. To chyba najbardziej przerażające. Wersja polska to ja Studios. Tekst Monika Rupniewska. Czytał Stanisław Kwaśniak.